Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na wizytę w showroomie firmy Hama Polska. Przy okazji podziękowania dla firmy Hama za zaproszenie i możliwość odwiedzenia showroomu. Na powierzchnię showroomu Hamy składa się praktycznie całe piętro sporego budynku. Jest to ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni. Możemy tam zobaczyć wystawione, wyeksponowane produkty marki Hama, a także innych marek, których Hama w Polsce jest dystrybutorem, a jest tego naprawdę sporo. Obejrzeć, przymierzyć i posłuchać można było przede wszystkim słuchawek wielu różnych świetnych firm, takich jak Skullcandy, Beats by Dr. Dre czy Marshall. Nie zabrakło także innych znanych marek audio, takich jak COS, Thomson czy Urban Ears. Trzeba zwrócić uwagę na ogromną różnorodność, jeśli chodzi o konstrukcję, jakość wykonania i jakość dźwięku poszczególnych słuchawek, natomiast każda marka czymś pozytywnie potrafiła zaskoczyć. Beats by Dr. Dre miały własny kącik, gdzie były wyeksponowane wszystkie słuchawki tej serii, także nowe modele. Ale myślę, że Beatsów nie trzeba nikomu reklamować. Poza słuchawkami typowo muzycznymi nie zabrakło także akcesoriów mobilnych różnych marek. Były tam słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth, znaczna ilość różnych świetnych głośników Bluetooth, z czego jeden będziecie mieli okazję oglądać niedługo na moim kanale. Mowa tutaj o głośniku Jabra Soulmate. Obejrzeć mogłem także liczne akcesoria do zastosowań biurowych, takie jak klawiatury, myszki i ciekawe gadżety, na przykład do kontroli nad Smart TV. Tematem, który naturalnie mnie zaciekawił, były także akcesoria dla graczy, myszki, klawiatury, słuchawki i inne ciekawe gadżety także do konsol. Nie zabrakło tego, z czego Hama jest najbardziej znana, czyli kabli, przejściówek i innych akcesoriów używanych do telewizorów, dekoderów i tym podobnych urządzeń audio-wideo. Jak widzieliście, Hama produkuje także uchwyty ścienne do monitorów oraz telewizorów. Ale to nie wszystko. Hama to także różnego rodzaju pokrowce, etui i akcesoria fotograficzne. Nie zabrakło wysokiej jakości statywów i innych przyrządów przydatnych dla fotografów. Mogliśmy znaleźć tam mini statywy biurkowe oraz także pełnowymiarowe sprzęt najwyższej klasy. Jako osoba dbająca o bezpieczeństwo sprzętów podłączanych do sieci elektrycznej, zwróciłem także uwagę na szeroką gamę listw antyprzepięciowych produkowanych przez Hamę i innych producentów. Jeśli potrzebujecie eleganckiej torby, także znajdziecie coś w ofercie Hamy, chociażby świetne torby firmy Samsonite. Nie zabrakło także rozwiązań dla najmłodszych. Na pociech w wieku przedszkolnym i szkolnym przygotowano całą serię plecaków i tornistrów firmy Step by Step. Zaskoczony zostałem także obecnością teleskopów oraz lornetek. Dość spora sekcja poświęcona była akcesoriom rowerowym oraz sportowym, m.in. kamerom sportowym. Jedną z nich mogliście zobaczyć u mnie na kanale. Nie zabrakło także pendrive'ów, kart pamięci oraz dysków SSD. Spora wystawka poświęcona była produktom firmy SanDisk, natomiast dobrej jakości karty pamięci produkuje także Hama pod własnym szyldem. Zbliżamy się powoli do końca odwiedzin w showroomie firmy Hama. W mojej relacji mogliście zobaczyć mnóstwo bardzo fajnego sprzętu, różnorodnego sprzętu dystrybuowanego w Polsce przez firmę Hama. Jeśli jakiś z prezentowanych tutaj sprzętów was zaciekawił, zachęcam do wchodzenia na stronę Hama Polska po więcej informacji. Ze swojej strony mogę wam obiecać, że produktów Hamy i innych marek dystrybuowanych przez nią na moim kanale nie zabraknie. Tak więc widzimy się niedługo w kolejnych ciekawych rozpakowaniach i recenzjach. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was, cześć!